Założymy się, że jak Natalia się w kimś zakocha, albo ktoś w Natalii, to kupię ci super prezent. Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Zapraszam was wszystkich serdecznie do kina na film pod tytułem Pech to nie grzech. Dlaczego? Bo to świetna komedia romantyczna, pełna uroku, miłości i dobrego humoru. Mamo, czy myślisz, że ten pan się w tobie buje? Dla ciebie. Myślę, że atutem ogromnym tego filmu jest na pewno humor, jest na pewno, są na pewno te gagi, które są w prawie każdej scenie. Słuchaj, generalnie wszystko jest okej, ale nie dam rady tego zrobić z tego. Dlaczego? Bo to kobiece auto jest. No, jak to w każdym romantycznym filmie i komedii romantycznej, wiadomo, że są na początku niespełnione miłości, podchody, jedni kochają się w jednych, drudzy w drugich, trzeci o tym nie wiedzą i tak dalej, i tak dalej. Ja się przyznam, że w ogóle jestem fanem komedii romantycznych, bo zawsze sobie marzyłem, żeby w życiu było tak jak w komedii romantycznej, że docierali, to docierali, a potem żyli długo i szczęśliwie. Niestety w życiu tak nie jest i w życiu jest... Trzeba się w miłości jeszcze długo, długo napracować. No i może dlatego takie są to sukcesy tych komedii, że ludzie lubią to oglądać i że miłość jest dla nich ważna i bliskość z drugim człowiekiem. Dwójka znajomych prowadzi firmę komputerową, która zajmuje się produkcją gier komputerowych i nagle uzyskują wielki kontrakt z ogromnym potentatem światowym, jeżeli chodzi o tę dziedzinę. I nagle są bardzo podjarani, bo mogą nie dość zarobić duże pieniądze, to też cel jakby ich życia jest do zrealizowania. A w międzyczasie pojawiają się nowi bohaterowie i wszystko staje im na przeszkodzie, żeby oni nie byli razem. Tym bardziej, że Piotruś jest jakby w innej relacji, a tak naprawdę to ta relacja już zmierza do ślubu, a ten ślub już w zasadzie tak naprawdę był, ale pech. Pech albo szczęście, jak później w efekcie filmu się okazuje, pokazał, że bieg wydarzeń może się jak najbardziej zmienić. Co to było? Myślę sobie, że ludzie z miłości robią bardzo dziwne rzeczy i moja bohaterka robi bardzo dziwną rzecz. To znaczy, nie potrafi ułożyć się z żadnym facetem, nie potrafi chodzić na randki, nie nadaje się do tego. I kiedy trafia się bohater grany przez Krzysia Czeczota, Adam, mimo że ona nie wiąże z tym żadnych nadziei, wchodzi w jakąś relację z nim, żeby trochę zagrać na nosie swojemu wieloletniemu przyjacielowi, którego gra Mikołaj Roznerski, z którym ona ma firmę, z którym nic ją nie łączy, przynajmniej tak się jej wydaje, że ona do niego nic nie czuje. Generalnie jest to film o tym, że dziewczyna szuka swojej miłości i trafia na gościa, który jej w tym pomaga, ale ten gość, którego ona wykorzystuje, chyba się trochę w niej zakochuje, bo sama problemy ze swoją relacją i tak od sceny do sceny, od zdarzenia do zdarzenia ta sytuacja się komplikuje, komplikuje, narasta, ale wiadomo, że skończy się dobrze. Pański romans kosztował nas zbyt wiele. Byłaś w moim mieszkaniu. Miałaś dostęp do moich papierów. Jest to komedia romantyczna, w związku z tym wszyscy będziemy, mam nadzieję, że wszystkie kobiety będą się utożsamiały z główną bohaterką, a mężczyźni z bohaterem. Generalnie na komedię romantyczną raczej ciągną dziewczyny. Chcą iść do kina i biorą ze sobą swoich partnerów, wzdychają do głównego bohatera, tu jest do kogo wzdychać, no bo jest Mikołaj Roznerski, więc z całą pewnością wszystkie dziewczyny będą do niego wzdychały. Życie to koszmar. Ale jasne, że koszmar, proszę pani. Tylko po co dodawać sobie więcej? Spotykam się w tym filmie z Anią Dereszowską, która gra moją Elwirę, czyli komorniczkę, w której się zakochuję, która mnie ściga zresztą, to jest ciekawe. Natomiast ja o tym nie wiem, ona też na początku tego nie wie. Ja z Anią brałem udział w różnych projektach, choćby Ladies i tak dalej, ale nie miałem z nią takiego bezpośredniego kontaktu. Natomiast tutaj jestem zaskoczony jej niesamowitą energią i rzeczywiście scena finałową, którą kręciliśmy, to Anka podkręciła emocjonalnie. Jakby ja się temu poddałem i to jest aktorka, z którą się zawsze świetnie gra, bo odpowiada energią na twoją energię. Albo też powoduje, że ty nie zostajesz bierny w stosunku do tego, co ona mówi, czy jakie wykonuje wobec ciebie działanie. I tutaj ja grałem przecież z wieloma aktorkami i rzeczywiście jestem zaskoczony tym jej fantastyczną taką charyzmą i emocjonalnością przed kamerą. Bardzo mi się to podoba. Warto się wybrać na ten film do kina i mówię to nie dlatego, że jest taka formuła przejęta przez promocję filmu, bo będzie grudzień, bo będzie zimno, bo będzie plucha, bo będzie koniec roku, a ten film jest ciepły, uśmiechnięty, z fajną historią, z dobrym plotem sytuacji i myślę, że fajnie grany.
mam jakiś dobry czas. Gdyż chyba się zakochałem. Dzień dobry, nazywam się Maria Dębska i zapraszam Państwa na nową komedię w reżyserii Ryszarda Zatorskiego. Film Pech to nie grzech. Ciepła, zabawna, nieoczywista, kolorowa komedia.